Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marsyś. Jestem właśnie na pasieczysku. Zajrzymy za chwilę do rodziny, w której przez dłuższy okres czasu nie było matki. Nie było jej na tyle długo, że zdążył się wygryźć cały czerw. I w tej chwili wiem, że jest tam matka, która powinna już spokojnie czerwić. Za chwilę zajrzymy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Z tego, co widzę na pierwszy rzut oka, to rodzina jest znacznie słabsza niż jeszcze 2 tygodnie temu. Wtedy pszczoły wypełniały całą przestrzeń za matą. Natomiast w tej chwili widzę, że rodzina osłabła, no bo jednak tego czerwiu przez dłuższy okres czasu nie było. Jedynym plusem jest to, że mogłem wykorzystać ten okres bezczerwiowy, aby skutecznie zwalczyć tutaj warozę. W tym miejscu spaceruje matka. Tutaj widzę, że mamy bardzo dużo jajeczek, trochę już zasklepionego czerwiu w centrum. Z tej strony sytuacja wygląda w ten sposób. Kolejny plaster, tutaj czerwiu już jest znacznie więcej. Mamy trochę pokarmu. Z tej strony sytuacja wygląda w ten sposób. Zobaczymy, czy w tym roku jesień przyjdzie szybko, czy też będziemy mieli dosyć długi okres, aby te pszczoły mogły jeszcze odpowiednio się wzmocnić. Powoli zaczynają zakwitać poplony, więc niedługo pszczoły będą miały dostęp do dużej ilości pyłku. Oczywiście każdy medal ma dwie strony i moglibyśmy dyskutować o tym, czy poplony mają pozytywny wpływ na rodziny pszczele, czy też wręcz przeciwnie. Z jednej strony nasze podopieczne mają dostęp do dużych ilości pyłku, natomiast minusem jest to, że jeżeli takie poplony kwitną bardzo późno, to pobudzają matki do czerwienia, sprawiają to, że pszczoły, które powinny stanowić kłąb zimowy, niestety, ale cały czas latają na pożytek, przez co ich organizmy się starzeją, no i może mieć to później niestety negatywny wpływ na taką rodzinę. Tutaj widzę młoda pszczoła, która niedawno się wygryzła, dużo czerwiu, tak jak wspominałem. Z tej strony podobnie. Z silnej rodziny zrobiła się rodzina w średniej sile. Tutaj też mamy czerw. Jakieś miseczki matecznikowe, ale oczywiście puste. Tutaj mamy jeszcze matecznik wygryziony, więc pamiątka po matce, która spaceruje. Pszczoły są łagodne, nie rozpalałem podkurzacza. Noc była dosyć chłodna, temperatura spadła do 9 stopni Celsjusza. Jest to już pierwszy znak tego, że wielkimi krokami zbliża się jesień. Pszczoły przygotowują się do okresu zimowli. Jeżeli by się okazało, że na przełomie sierpnia i września w jakiejś rodzinie macie problem, to warto wtedy połączyć ją z odkładem. Ponieważ wiele problemów, poza oczywiście chorobami, wynika ze słabej jakości matki, i wtedy możemy taką rodzinę przede wszystkim wzmocnić, dzięki temu, że dołączymy tam odkład i dodatkowo wymienimy matkę na młodą, czerwiącą z danego roku. Więc taka rodzina powinna zimować w bardzo dobrej kondycji i na wiosnę zapewnić nam dobre rezultaty. Możemy wyróżnić wiele czynników, które wpływają na to, czy dana rodzina będzie w dobrej kondycji. Przede wszystkim dobrej jakości matka. Myślę, że jest to największy czynnik sukcesu. Następnie odpowiednia dieta, czyli bogata w białko, tłuszcze oraz cukry. Następnie jest to kwestia odpowiedniego zwalczania chorób, więc zachęcam do tego, aby zwracać szczególną uwagę na populację warozy. Powinna być ona możliwie jak na najniższym poziomie. Ostatnio słuchałem wykładu pani doktor Anny Gajdy i twierdziła, że około 50% pszczelarzy popełnia różne błędy przy zwalczaniu warozy, stosując preparaty weterynaryjne. Niestety kończy się to często niską skutecznością zwalczania warozy, no i później mamy problemy. Dodatkowo waroza jest głównym czynnikiem, który wpływa na upadki rodzin pszczelich, więc warto na to zwrócić uwagę. Na internecie pojawia się coraz więcej wykładów, które w bardzo przystępny sposób opisują to, jak możemy stosować różne preparaty weterynaryjne. Pamiętajmy też, że mamy zawsze do takiego leku dołączoną ulotkę stosowania, więc warto się z nią zapoznać. Zajrzymy sobie jeszcze na koniec do tej rodzinki. W środku wprawdzie jest stara matka, ale z uwagi na to, że jest to rekordzistka, uznałem, że zostawię ją na kolejny sezon. Przewagą rodzin z młodymi matkami jest to, że młode królowe
czerwią bardziej intensywnie, co przekłada się na większą siłę rodzin. Mamy tutaj czerw na wygryzieniu, na górze wianuszek pokarmu. W tej chwili mamy jeszcze sporo propolisu. Jeżeli ktoś nie używa środków syntetycznych do zwalczania werozy, tak najbardziej można ten propolis jeszcze pozyskiwać. Kolejny plaster. Tutaj widzę, że mamy dużo jajeczek, młode larwy. Jakieś miseczki matecznikowe, ale puste. Z tej strony również mamy dużo jajeczek. W tej chwili powinniśmy głównie oceniać, ile jest czerwiu w rodzinach, ponieważ to pszczoły wychowane w tej chwili będą stanowiły kłąb zimowy. Często jak przywozimy pszczoły z pożytku, to oczywiście jest tam dużo pszczół tak zwanych popożytkowych, natomiast nie ma co się tym sugerować, bo one w dużej mierze jednak tego kłębu zimowego nie będą stanowiły. Tutaj mam kolejny plaster, dużo czerwiu na wygryzieniu. Z tej strony podobnie. Na razie wygląda to przyzwoicie. Rodzina ma zapas pokarmu na skrajnych plastrach. Kolejny plaster. W centrum młode larwy. Tutaj mamy trochę czerwiu zasklepionego. U góry wianuszek pokarmu. Widzę, że mamy też pierzgę. Z tej strony sytuacja wygląda podobnie. Kolejny plaster i mamy tutaj matkę, żółty znaczek, więc matka z 2022 roku. Mimo tego, że matka powinna być w tym roku wymieniona, to zwróćcie uwagę, że jeszcze bardzo ładnie czerwi. Z tej strony mamy czerw zasklepiony. Zobaczmy jeszcze ostatni plaster, ponieważ może się okazać, że jest tam na przykład jakiś matecznik na cichą wymianę. Przy starszych matkach jest to znacznie bardziej prawdopodobne niż przy tych młodych. Ostatni plaster. Mamy trochę pierzgi, ale nie są to jakieś duże ilości. Z tej strony jest trochę lepiej. Zapewne zauważyliście, że zapas pierzgi, przynajmniej w tej rodzinie, nie jest zbyt duży. Mam nadzieję, że jak tylko na kolejnych polach zaczną kwitnąć poplony, to zapas ten zostanie odpowiednio uzupełniony. Dodatkowo w tej chwili jest bardzo duże zapotrzebowanie na pyłek, ponieważ pszczoły przed okresem zimowli budują ciało tłuszczowe. Bardzo ciekawym zagadnieniem według mnie jest powstawanie pokolenia zimowego w rodzinach pszczelich. Oczywiście wpływ na to ma wiele czynników, między innymi obecność czerwiu w rodzinach oraz młodych robotnic. Jeżeli w danej rodzinie matka przestaje składać jaja, przerywa czerwienie, wtedy młode robotnice nie muszą już pełnić roli karmicielek. Praca ta jest bardzo wyczerpująca. Dodatkowo nie pojawiają się już młode robotnice, które też mają wpływ na to, że te starsze pszczoły cały czas się starzeją, zostają później oczywiście zbieraczkami. Natomiast jeżeli w rodzinie już nie przybywa młodych robotnic, jeżeli nie ma czerwiu, wtedy ten proces starzenia w jakimś stopniu się zatrzymuje. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na powstawanie tak zwanych pszczół zimowych, jest oczywiście dostęp do pożytku. W naszej szerokości geograficznej jest to związane głównie ze spadkiem temperatur. Pszczoły przestają wylatywać z uli, nie przynoszą już świeżego pyłku, nektaru. Dzięki temu ich organizmy się nie eksploatują i w związku z tym mogą one przeżyć bardzo długi okres zimowli, stają się pszczołami długowiecznymi i dopiero na wiosnę, kiedy znowu pojawia się świeży pyłek, nektar, zaczynają karmić większą ilość larw. Wtedy to zużycie organizmów zaczyna przyspieszać, no i te pszczoły niestety ale padają. Jeżeli kogoś interesują tego typu zagadnienia, to oczywiście w internecie znajdziemy wiele materiałów. Warto również wyszukać, czym jest rewersja behawioralna. Na moim kanale znajduje się film na ten temat, więc oczywiście zachęcam do oglądania również innych materiałów na moim kanale. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.